A już dzisiaj na kanale Cold Hackers of Channel mamy trzecią z rzędu replikę G&G Armament. Zapraszam serdecznie. Witamy na kanale Cold Hackers of Channel z trzecią z rzędu, jak już mówiłem, repliką firmy G&G. Jest to oczywiście replika Colta 2011. Nie mam pojęcia zielonego, dlaczego to się nazywa GPM1911CP, bo w końcu nie wygląda jak 1911, tylko jak Hackapa. No ale cóż. I standardowo pytanie, które zawsze sobie zadaję w tej części filmu, co my tu właściwie mamy? Jest to oczywiście replika pistoletu, jak już powiedziałem, GPM1911CP. Replikę stworzyła znana ze swojej jakości tajwańska firma G&G. Replikę wykonano prawie w całości z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Tak, dokładnie. Zamek jest tu z tworzywa. Normalnie łeb rozwalony. Zamek, repliki, szkielet, manipulatory, wszystkie te elementy wykonano z polimeru. W replice zastosowano eleganckie, wykonane z tworzywa sztucznego nakładki na chwyt pistoletowy z antypoślizgową fakturą. Ta antypoślizgowa faktura, to do niej tu jeszcze wrócimy trochę, bo no to jest moim zdaniem średni pomysł, pokażę wam w dalszej części filmu. Na zamku i szkielecie repliki naniesiono oznaczenia producenta. W komplecie znajdujemy także gazowy magazynek wykonany z metalu, który niemalże identycznie wygląda jak ten z WE, ale jednak do WE nie pasuje, to też wam pokażę za chwilę. Co tu jeszcze mamy? Całość zapakowana jest w elegancką, zamykaną walizkę z logiem producenta, co mieliście okazję zobaczyć na samym początku filmu. We wnętrzu repliki zastosowano kilka ciekawych, niespotykanych wcześniej rozwiązań. Pierwszym z nich jest wysokoprzepływowy zawór gazu wyposażony w mikrofiltr odpowiadający za przepuszczanie idealnie dobranych ilości gazu jedynie w stanie lotnym, reszta pozostaje w magazynku, czyli zupełnie tak samo jak w Piranii, którą już mieliście okazję u mnie obejrzeć, i w w tym pistolecie maszynowym z poprzedniego filmu SMC9, dokładnie tam też taki zawór był zastosowany. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest specjalnie zaprojektowany zawór cylindra wyposażony w łopatki, które powodują obrót wokół własnej osi. Gaz, który jednocześnie obraca zaworem i dozuje gaz do wystrzelenia kulki, wytwarza ciśnienie, które cofa zamek. Odkrycie jak diabli. No zawsze to tak działa, z tym, że no, zawór może nie zawsze się obraca. W każdym razie to rozwiązanie też jest zastosowane w tych dwóch poprzednich pistoletach, o którym gadałem. Się nazywało Weird Cylinder Technology. On dodatkowo jest jeszcze jakiś ceramiczny, czy tam z czegoś takiego. Co my tutaj mamy? Na łopatkach skończyłem. Gaz, który jednocześnie, no to już powiedziałem. Kolejną ciekawą rzeczą jest umieszczenie regulacji hopa w lufie zewnętrznej, a do jego regulacji otrzymujemy w zestawie klucz w kształcie naboju. Użycie opisane w instrukcji i to tak samo jest też zrobione tak jak w tych dwóch poprzednich replikach. Ja mam wrażenie, że oni sobie, powiedzmy, opracowali nowy standard, który teraz wszędzie pakują. Nie mówię, że to rozwiązanie jest głupie, bo nie jest głupie. Natomiast no tak jak w przypadku też, znowu się odwołam, tych dwóch poprzednich replik, jest to rozwiązanie, które niestety blokuje nam możliwości tuningu. Ale mamy coś w zamian, ponieważ te osiągi z pudełka no nie są takie złe, tak? W przeciętnej klamce zwykle po zakupie trzeba zaraz stabilizować komorę, rozszczelniać lufę, bla, 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 bla. Tutaj tego nie trzeba robić, bo tutaj to wszystko działa, tak?
Co prawda gumka jest niestandardowa, bo to nie jest gumka typowa dla GBB, ale w stoku mamy te dobre 50 metrów, tak? Co prawda, jeżeli chodzi o tą klamkę, to właściciel nie wiedział, jak to regulować i mówi, słuchaj, musisz ją wziąć do siebie na robotę, bo jest kiepska, na 20 metrów kręci banany takie, że głowa boli i tak dalej. Okazało się, że po prostu nie umieli ustawić tego hop-upu. No, z jednej strony się nie dziwię, bo jest to swojego rodzaju nowość na rynku i w high-cupie widzę to pierwszy raz, a na oczy w sumie już trzeci, bo tak jak powiedziałem, w tych dwóch poprzednich replikach też to było i całkiem fajnie się to sprawdza. No, tylko że po prostu jesteśmy, jak już to x razy powtarzałem, jesteśmy troszeczkę zablokowani, jeżeli chodzi o tuning, mamy związane ręce. Więc jest to raczej takiego typu replika, która po prostu kupujemy z pudełka, bawimy się tak jak jest, a nie grzebiemy za dużo, że tak powiem, przynajmniej tam, bo jakieś trigger joby i tym podobne rzeczy tu się na pewno da zrobić. Tylko no, z tą komorą jest problem. Próbowałem tutaj też w niej ustabilizować komorę, tak jak w każdej high-cupie, i tutaj było to dużo trudniejsze i nie dawało aż tak fajnego efektu jak w pozostałych klamkach. Więc no też, jakby to powiedzieć, nie ma co grzebać. W skład zestawu wchodzi, tak jak już też mówiłem, replika, magazynek, szybkoładowarka, walizka, klucz do regulacji, hop-up. I to wszystko w zasadzie, co tutaj widzimy na zdjęciu. Teraz tak. Z racji tego, że jest to WE, to pewnie was nie zdziwi to, jak wam powiem, że na przykład magazynka z WE, z Tokio Marui, z Army Armament i z tego typu film tutaj nie wsadzimy, bo albo nie wejdzie do końca, albo nie będzie działać. Mogę wam zademonstrować na magazynku z WE. Może inaczej. To jest oryginalny magazynek. Widać, czy działa. Jest wszystko, nie? To jest magazynek z WE. O, nie chcę wleźć. Nie chcę wleźć. Nie zmieści się. Czy jak się nie zmieści, no to już nic nie zrobimy. I co ciekawe, te magazynki wyglądają tak samo, nie? No, już na pierwszy rzut oka widać, że tutaj to podcięcie jest większe niż tu. Tutaj to raczej jest delikatne. No, ale ten magazynek jest tutaj szerszy i tutaj szerszy. Co powoduje, że już nie jest kompatybilny. Po drugie, co zauważyłem też w magazynkach z G&G, również z tych dwóch poprzednich replik, o których już były filmy na moim kanale. Zobaczcie, przeciętnie każdy magazynek ma gdzieś tutaj podcięcie, przez które jak sobie odciągniemy, możemy sobie ładować kulki starym sposobem. W magazynkach z G&G tego nie ma. Również w tym, czyli pozostaje nam ładowanie tylko przez szczęki szybkoładowarką. No i nie jest to jakieś, że tak powiem, głupie ani niemożliwe do zrobienia, natomiast no, jesteśmy skazani na ładowarkę, na szybką ładowarkę z G&G. Aczkolwiek mówiłem w poprzednim filmie, że nie wiem, czy ten adapterek do ładowania przez szczęki będzie działać w chińskich ładowarkach. No to sprawdziłem to i będzie działać, tylko trzeba przy ładowaniu stosować metodę, o której ja wcześniej mówiłem, czyli naciągać pazurem delikatnie, dosyłać kulek, żeby tu nie było napięcia i wtedy wszystko sobie naładujemy. Co do innych rzeczy, jak sobie popatrzymy, to tutaj też widać znowu, że G&G to indywidualiści. Zobaczcie, magazynek z G&G, magazynek z WE. Na magazynku z WE te szczęki się kończą tak jak normalnie zawsze się kończą. Zobaczcie, tu są na innej wysokości. Mędy jedne muszą robić po swojemu, z boku też widać, jak te szczęki tu wyglądają, a jak tu. Tak więc, jeżeli chodzi o magazynki do tej repliki, to niestety jesteśmy skazani na jedynie magazynki od G&G i nic innego tu nie powinno i nie będzie działać, z uwagi właśnie na ten totalny indywidualizm, który wychodzi z Tajwanu. Zależy jeszcze w której firmie, ale w jednych mniej, w innych bardziej, tak jak tu, więc na szczęście te magazynki idzie dostać, więc to nie jest problem. Pokażę wam coś jeszcze, taką ciekawostkę. Jeżeli chodzi o górną uszczelkę magazynka. Spróbuję wam to tu wyostrzyć z bliska. Popatrzcie, ta czarna to jest WE. Wygląda tak jak wszędzie, nie? Ta zielona to jest G&G. Widzicie to?
Ona ma taki próg dookoła, taki krawężnik. Co nie? Ciekawy patent. Zapewne służy temu, żeby się uszczelka bardziej uszczelniała z cylindrem. Co po działaniu repliki zresztą nawet w sumie widać, że działa bardzo fajnie. A więc tak, dobra, to magazynek z WE sobie odłożymy na miejsce. Wrócimy do ostrości. I tak. Klameczka w całości, tak jak widzicie, z magazynkiem, przez to, że ma polimerowy zamek, tak dokładnie polimerowy jak w Tokio Marui, nie wiem czy oni próbują w ten sposób dorównać Marui, czy o co im chodzi, pozostawimy to bez dalszego komentarza, natomiast replika z magazynkiem w środku waży trochę mniej niż zwykle waży High Cupa, bo zwykle High Cupa waży tam około 1050 gram, około, ta waży 900, więc jest 150 gram lżejsza, ale powiem wam, że jak się to bierze do ręki tak specjalnie, ja tego specjalnie nie czuję, tej różnicy, że tu brakuje 150 gram. Bo jak się bierze do ręki, no zwłaszcza z magazynkiem, to ona jest taka przyjemnie ciężka. Dosyć ciekawie to się układa w ręce, jak każda High Cupa. Ta faktura taka antypoślizgowa, która tu jest nałożona, to jest troszeczkę pięta achillesowa tej repliki. Pokażę wam dlaczego. Ona jest delikatna jak diabli. I ona moim zdaniem po dłuższym czasie może się łuszczyć, może schodzić. Tutaj widać na przykład takie dwa ślady. Tu. Tu też widać. Spróbuję wam to wyostrzyć. To będzie schodzić prędzej czy później. Szkoda, że to zrobili. Natomiast no, z drugiej strony może się to będzie dało w razie czego wyczyścić, jeżeli zacznie schodzić. I teraz tak, część z was zastanawia się pewnie, czy skoro tu jest polimerowy zamek, czy tu trzeba stosować słabsze gazy. No to powiem wam, że w instrukcji, z tego co mi wiadomo, nie ma ani słowa na ten temat. Czyli normalny green gas, taki jaki jest, nie tam jakieś 9 kilo, tak jak do Marujców się wkładało słabsze, żeby zamek nie szczelił. Tutaj nie było o tym mowy, więc uznaję to za po prostu brak ograniczeń, tak? Co jeszcze? No widzimy tutaj, na pierwszy rzut oka, że ta replika ma powiększony zwalniacz powiększony zwalniacz zamka, który umożliwia kciukiem nawet zwolnienie tego zamka. Zobaczcie. W normalnej High Cupie, powiedzmy, która ma ten zwykły zwalniacz, tak jak ta z WE, to tu jest, tu już jest ciężko sięgnąć, to raczej drugą ręką, nie? A tu jesteśmy w stanie wszystko obsłużyć jedną. Co jeszcze? Sama faktura tego zamka, jak i ramy, jest taka przyjemnie matowa. Bardzo ciekawie to wygląda. Nie wygląda jak na przykład, jak sobie popatrzymy na WE. WE potrafi być bardzo często tak trochę kiepsko pomalowane, że wygląda to jakby, nie wiem, olejną pryskali z pistoletu. Tutaj wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Bardzo miło to się trzyma w rękach. Te oznaczenia wszystkie ciekawie się tu prezentują. Naprawdę, no, aż miło oko zawiesić, nie? Co jeszcze? Z takich zewnętrznych części. Oczywiście mamy przyrządy celownicze, niestety pomalowane tylko białą farbą. Z tego co mi wiadomo, ona nie świeci w ciemności. Ale umówmy się, kto by patrzył w bocieku na przyrządy celownicze? Się zawsze wyciąga i wali na ślepo, nie? Chyba, że ktoś wali do tarczy. Nie wiem, ja mimo tego, że mam kolimator w jednej klamce, to jakoś na strzelance nigdy nie potrafię patrzeć przez te przyrządy celownicze, ale z jednego prostego powodu. Bo zwykle nie mam na to czasu, tylko trzeba wyjąć i próbować trafić kogoś, nie? Jeżeli ktoś, nie wiem, albo chodzi na IPSC, czy tam strzela do tarczy, to jest inna sprawa, tak? No i co? No i z takich zewnętrznych rzeczy to mamy w zasadzie wszystko.
No oprócz tego jeszcze tutaj, że zamek jest powycinany, widać tą lufę wewnętrzną, lufę zewnętrzną, przepraszam. No i bardzo fajnie pracuje ten zamek z uwagi na to, że jest lekki, nie? Także ten. Długość lufy wewnętrznej tutaj jest taka jak w każdej hejkapie, 5,1. Czyli te 123 albo 125 mm. Tylko, że tutaj mamy inny hop-up, tak jak już to wcześniej powiedziałem, ponieważ mamy hop-up ustawiany takim oto wynalazkiem przez końcówkę lufy zewnętrznej. Czyli tu wkładamy to i kręcimy. I mamy 120 ustawień hop-upu, tak jak w Pirani, i tak jak w SMC9, i tak jak w GTP9. I we wszystkich ostatnimi czasy patentach z G&G. Co nie jest głupie, tak jak już mówiłem wcześniej, z tego powodu, że nie trzeba pistoletu w ogóle rozbierać. Natomiast no, to, że jesteśmy już ograniczeni modyfikacjami i tuningiem, to jest druga strona medalu, ta ciemniejsza strona medalu, niestety. Ale przynajmniej z pudełka nie dostajemy pistoletu, który wali ledwo na 20 metrów i to jeszcze z rozrzutem, bo ten strzela całkiem fajnie. Tylko po prostu no, trzeba mieć świadomość tego, że tym hop-upem się kręci i kręci i kręci i kręci, że to nie jest dwa obroty i koniec, tylko tutaj ta regulacja jest naprawdę długa, nie? Dobra, wyciągniemy sobie magazynek, wyciągniemy sobie zamek. Tam pisali o manipulatorach, że są z polimeru, no nie wiem, no zwalniacz zamka jest na pewno ze znalu, bo czuć, że jest ciężki i zimny. Rama tak samo jest z metalu. Teraz tak, mogę wam pokazać, jak tu wygląda wnętrze tego pistoletu. Czyli sobie wyciągniemy. W ogóle co ciekawe, to jest hejkapa. A zaczep prowadnicy sprężyny jest cholera jak w 1911. Mi się to uda rozebrać, to wam pokażę. No jak na złość, no. Nie mogę tego wyjąć. Po ciężkich bojach wreszcie wyjąłem tą prowadnicę sprężyny. Proszę, jest prowadnica sprężyny, jest jednoczęściowa, dlatego tak ciężko mi to było wyjąć, bo trzeba było ścisnąć i wyciągnąć to tyłem. Zobaczcie, bolec do prowadnicy sprężyny jak w 1911, w hejkapie zwykle tu jest płasko. Wyjdziemy sobie z tą lufą. No i tu jest ten cały patent. Tu widać sześciokątną nakrętkę. I widać komorę. I teraz tak, tutaj już wam w studiu tego nie będę rozbierać, bo nie chcę tu gonić sprężynek. Natomiast, żeby zdjąć lufę zewnętrzną z wewnętrznej, tu trzeba wyjąć ten pin. Tam pod spodem jest jeszcze taka tulejka. I teraz to, że lufa jest z komorą dociskana do lufy zewnętrznej, to jest kwestia tej sprężynki małej. Dlatego ja tutaj tego nie będę rozbierać, żeby tego nie gonić. Poza tym do hop-upu i tak się nie dostanę, bo tu jest to jakoś pozamykane zabezpieczeniem, którego wolałbym nie rozbierać. Ale generalnie wygląda to tak, że jak kręcimy sobie tamtą nakrętką, to do gumki, która tu jest w jakiś sposób założona na komorze, dociskamy lufę zewnętrzną, w której jest kulka, która stalowa, która robi za dystanser. No i dociska nam tą gumkę coraz bardziej. I ten system bardzo fajnie działa. Naprawdę. Zasięgi i osiągi z pudełka są dosyć ciekawe. Biały cylinder ceramiczny, o którym była mowa, właściwie, przepraszam, nie cylinder, tylko zawór cylindra. Tutaj nawet widać. A głowica? Nie dziwi was to pewnie, że jest zielona jak wszystkie gumki G&G i jest bardzo szczelna. Naprawdę, szok.
bardzo szczelna. I to sprawdzałem jeszcze przed smarowaniem tego, bo jak zwykle, ja nie wiem, czy to jest jakiś rytuał, czy wszyscy producenci się zmówili, jak zwykle ta klamka przyszła sucha jak pieprz, nie? No bo po co to smarować, jak może suche przyjść, nie? No i sucha była bardzo szczelna. Zamek polimerowy mnie troszeczkę martwi, aczkolwiek bądźmy dobrej myśli, że nic się z nim nie stanie, szczególnie właściciel tutaj, który się rzucił na tą replikę i wydał tyle hajsu, też ma nadzieję, że z zamkiem się nic nie stanie. No proszę, teraz ja nie mogę złożyć tego standardowo, bo tutaj ta tuleja ma takie wypustkę, która ma za zadanie się zapobiec obracaniu tej tulei w zamku. Cóż ja tu mogę wam jeszcze powiedzieć? Mamy regulowaną muszkę w pionie i w poziomie i to działa. Nie tak jak w Pit Viperze. Właśnie. Bardzo często mi się trafiało ostatnio w różnych hiccupach, że sprężyna kurka bywa zwykle mocna, a tutaj tak nie jest. Tutaj chyba wzięli pod uwagę to, że jest polimerowy zamek i że ten kurek nie może w niego tak mocno ładować. I tu widać po kurku, że sprężyna jest powiedzmy stosunkowo słaba, co też przekłada się na proces pustu, bo nie trzeba nie wiadomo ile siły, żeby ten kurek spuścić. Zostrzymy ponownie. I droga spustu de facto do ściany jest powiedzmy zaskakująco dość krótka. Zaskakująco dość krótka i nie trzeba dużo siły ani daleko ciągnąć, żeby tą ścianę złamać. Zobaczcie, spróbuję wam to z bliska pokazać. Tu jest do ściany i cyk, a z magazynkiem prezentuje się to tak. Jeszcze raz. Tak więc, no, ten polimerowy zamek i jego bardzo mała masa robi tutaj robotę, bo zobaczcie, jak to fajnie lata, naprawdę. Fajnie klepie, szybko. No, nie powiem. Jest to klameczka na pewno godna zastanowienia się. Oczywiście przy założeniu, że nie będziemy w niej nic grzebać, tylko po prostu smarowanko, ładowanko, jazda. No bo, tak jak już mówiłem, z pudełka jest ok. Oczywiście, tak jak ostatnio mi tutaj ktoś napisał w poprzednim filmie pod w komentarzu, że bez testu zasięgu tego nie kupuję. No, moim zadaniem tutaj nie jest przekonywać was, że są zajebiste klamki i kupujcie na potęgę. Nie, absolutnie. Ja to robię przede wszystkim po to, żeby poszerzyć tą bibliotekę recenzji różnych pistoletów, ponieważ no, każdy z nas ma praktycznie tak, że chciałby zobaczyć, co kupuje, a takie recenzje, jakby to nazwać, ludzi, którzy mają za to płacone, nie zawsze mogą być rzetelne, ponieważ tam bardzo często nie mówi się o jakichś wadach czy minusach, tak? Tylko mówić o samych plusach, superlatywy, jakie to te specny, czy co innego, nie jest zajebiste, a potem się okazuje, że prawda ma też drugie dno, albo drugą twarz. I nie jest do końca tak kolorowo, jakby się mogło wydawać. Przykładów też mam masę z ostatniego czasu, między innymi rzekomo tuningowy gearbox, który miał być zajebisty, no i w jednej replice ją założyliśmy w M16,
taki gearbox. Wszystko działało zajebiście, super, z pusta mikrostyku. I w ogóle, dołożyliśmy MOSFET, bajka. Drugi taki sam gearbox kupiliśmy do innej repliki. No i rozbierałem już on z 11 razy. Dalej są problemy. Kurde, obawiam się, że mogę jej nie zrobić. Tak więc, trochę się zapędziłem, ale w każdym razie, co do tego testu zasięgu, to tak jak już mówiłem, nie robiłem go nigdy. Znaczy raz próbowałem FR45A1, robiliśmy coś takiego, ale na tamte czasy, jakby wam to powiedzieć, nie byłem w stanie wam pokazać okiem kamery tego, co chciałbym. I póki co nie mam na to dobrego pomysłu. Czy jakaś tam koncepcja się urodziła ostatnio, ale to muszę przetestować i może gdzieś tam w przyszłych filmach będę to robić. Na chwilę obecną nie jestem w stanie tego sensownie pokazać z uwagi na brak koncepcji i tak dalej. Dlatego tego po prostu nie robię, bo po co mam nagrywać film z testem zasięgu, jak wiem, że w oku mojej kamery nie będzie tego widać, tak? A jak będę kręcić na dwie kamery, to zawsze ktoś może powiedzieć, no ale skąd ja mam wiedzieć, jak tutaj była kręcona tylko sama tarcza, że ty faktycznie stałeś te 40 metrów dalej. No i tak można by się licytować do jutra. Dobra, koniec biadolenia. Co ja tu jeszcze mogę wam powiedzieć? O tym pistolecie. Mimo tej dziwnej faktury, pistolet bardzo fajnie leży w rękach. Też dlatego, że tu ma taką fakturę chropowatą mocno, która powoduje to, że palce, mimo tego, że tutaj część chwytu jest powiedzmy w miarę śliska, niby jest antypoślizgowa, moim zdaniem jest śliska, to ta część dużo nadrabia, ponieważ jak złapiemy do porządku, to nie będzie się obracać. No i coś jeszcze wam pokażę, ciekawostkę dosyć, nie? Zwykle te pistolety hałasują, nie? Jak się nimi potelepie. Przykładem jest na przykład to WE, które będziemy oglądać niedługo. Zobaczcie to. Jak na pistolet za 800, to to jest porażka. A to? Pistolet w tym samym budżecie. Plus minus. I tutaj to lata dużo mniej. Gdzie tamte WE tak hałasuje, żebym dzieci obudził, nie? Cóż, ja to mogę wam jeszcze powiedzieć. Chyba dobrnęliśmy do końca w zasadzie. No generalnie jest to fajna repliczka. Bardzo estetycznie wykonana. Naprawdę bardzo estetycznie. Jak się na nią patrzy, to aż miło na nią popatrzeć. No niestety minusów ma dość dużo. Tak jak mówiłem, totalnie własny standard. Przez to też podejrzewam, że większość, jak nie wszystkie części, po prostu no będą indywidualne, czyli nie wstawimy sobie jakiegoś Chris Jetta i tak dalej. Zresztą tutaj w sumie nie ma po co, nie? Nawet magazynki są inne, czyli nie dokupimy sobie zamienników, jak nie będzie tych, no mamy przesrane. No ale biorąc pod uwagę to, jak ona działa, to nie jest to wcale taki głupi pomysł. Tak jak w przypadku też pozostałych dwóch replik, o których gadałem. Wiecie których, bo oglądaliście. Za tą kasę, no kasa może powiedzmy, że jest troszeczkę naciągnięta, no bo taka replika powinna kosztować trochę mniej, tym bardziej z polimerowym zamkiem. Natomiast no jakość przede wszystkim tutaj podejrzewam przeważa w tej cenie, no bo na pewno żadna licencja, bo tutaj nie ma na co być tej licencji, tak? Tyle w zasadzie. Odłożymy ją sobie na miejsce. Do tego świetnego pudełeczka. Proszę bardzo. To mi się podoba, nie? Jak replikę możemy kupić w case'ie plastikowym. W którym? Ją zamykamy i jest bezpieczna, nie? Nie musimy sobie kupować specjalnej torby i tak dalej. I w zasadzie
to tym ujęciem dobiegamy do końca tego filmu i mam nadzieję, że nic nie pominąłem. No ja generalnie, gdybym został jej posiadaczem, to nie narzekałbym, bo i tak mam tych klamek dużo, więc i do tej bym miał kolejne magazynki. Nie widziałbym w tym większego problemu, aczkolwiek miło jest, jak pasują z innych replik, bo można ich mieć po prostu mniej, tak? I tym samym kończymy tą recenzję. Jak zawsze na końcu mówię, zapraszam na wszystkie grupy i kanały, które polecam. Zapraszam na strony, które polecam oraz na moje przyszłe materiały, które niebawem już się nagrają. Dzięki i cześć. Thank you.